walka z terrorystów. Ujawnia Rosja, inaczej Europa Zachodnia czy Stany Zjednoczone. Mówimy o walce z terrorystów. No niewątpliwie, no Amerykanie mają tak silne doświadczenie terroryzmu, zamach na World Trade Center, że no żadne z europejskich państw takiego doświadczenia nie ma, no nie mówiąc już o Polsce. No wtedy uderzono niejako w serce Ameryki. Nie było drugiego takiego zamachu spektakularnego, który by ugodził tak mocno w dane państwo, zwłaszcza w mocarstwo. I oni zupełnie inaczej podchodzą do kwestii terroryzmu niż w Europie Zachodniej. No Europa Zachodnia, kraje Europy Zachodniej, wydaje mi się, że patrzą nadal bardzo liberalnie na problem walki z terroryzmem. Tak przyglądając się tym decyzjom dotyczącym uchodźcom, no to jednak dowodzi to dalej takiego marginalizowania problemu terroryzmu. Wprawdzie no, są jakieś działania, stan wyjątkowy się wprowadza w Paryżu, tu, tam, no ale takie można odnieść wrażenie, że dla Europy terroryzm nie jest takim zagrożeniem jak dla Amerykanów. No właśnie. Panie doktorze, dziękuję bardzo za komentarz. Pan doktor Leszek Pieszek był panie gościem doktorze, dziękuję bardzo za tę aurę dziękuję finansową. Bardzo. Dziękuję, cześć Boże. Cześć Boże, pozdrawiamy. O tym mowa, więc atak na koptów w Kairze, który dokonał się kilka godzin temu. Naszym tutaj gościem komentatorem jest pan doktor Bartłomiej Grysa, tutaj dwumiesięcznik Miłujcie się i także publikacje na ten temat, na temat sytuacji chrześcijan na Bliskim Wschodzie, szczególnie także w Egipcie. Pamiętamy ostatnie rozmowy na antenie Radia Maria i Telewizji Trwam. Witamy serdecznie panie doktorze. Witam również wszystkich radiosłuchaczy. Szczęść Boże. Właśnie jaki pana komentarz jest jednoznaczny, ale co do tej pory wiemy, no może przypomnijmy jeszcze korzenie tutaj tego problemu. Koptowie to są egipscy chrześcijanie, którzy giną za wiarę i co więcej. Tak. Koptowie to są ci chrześcijanie, którzy byli zewangelizowani, którzy byli od Ewangelii Święty Mary. Tylko korzysta. Potomkowie faraonów, ci, którzy zachowali Ewangelię. No, owszem, ona sprząta, ale z wielką, tą bardzo wielką sprzątaczką. Też chciałem zauważyć takie powiązanie między tym atakiem, a rozpoczynającym się jutro. I Nagrodę Nobla dostać za sprzątanie, bo to jest bardzo wyjątkowym dla wszystkich muzułmanów. Niestety w Ramadanie te ataki na niemuzułmanów, na chrześcijan się nasilają bardzo mocno. I to właśnie mamy przykład, że tutaj ten autobus zaatakowany, 23 osoby, co najmniej 23 osoby zabite. Ale to jest kolejny atak, tak? Mieliśmy w Niedzielę Palmową też atak w dwóch kościołach, 27 osób zabitych w Tamta i 17 w Aleksandrii. Z góry. I w 2016 i tak dalej. I cofając się, to cały czas widzimy taką męczeńską historię tego kościoła. Oni wędrowali tutaj według relacji do jednego z klasztorów na zachodzie prowincji, ale powiedzmy, to prawda, panie doktorze, że tutaj Koran mówi, że niewiernemu ja ci też należy powiem, bo tam była Aleksandria w Egipcie. Tak, i tam, w tym Egipcie. Dlatego to jest takie tradycyjne. No bo tam odbyło się tłumaczenie tak zwanej Septuaginty. Tam odbył się przekład 70. Było 70 tłumaczy. I oni pisali, oni tłumaczyli wszystkie pisma hebrajskie na język grecki. I te wszystkie terytoria, które tam mówimy po grecku, to one musiały czytać po grecku. I dlatego też było tłumaczone na grecki. No, co do tego nie ma wątpliwości, nie ma dnia, gdzie by nie ginął właśnie chrześcijanin za to, że jest uczniem Chrystusa, za to, że należy do... I to było w 280 roku przed naszą erą.
no szacuje się, że co kilka minut na świecie ginie jakiś chrześcijanin i to w większości To był taki język prosty, prostego ludu. No i może i dobrze, że ktoś to zrobił, przetłumaczył, bo po co ściemniać, jak ci kościele katolickie klepy zrobiły Biblię w łacinę. Na jedno wychodzi, te okazuje się, że organizacje są... A to było dobre przedsięwzięcie. Jest tak zwana Septuaginta. No właśnie, w tym razie wiemy, bo to są świeże informacje. Dobrze, że świat nie jest przynajmniej w informacjach prawie obojęty na to, co się dzieje. No, popatrzmy, dzisiaj mamy tutaj Kair, Koptowie, w Europie też, prawda, no, przyznanie się państwa islamskiego do tego, co się stało, prawda, ostatnimi dniami. Więc to wszystko pokazuje nam, że no, sytuacja jest napięta i tutaj, no nie wiem, bo nie chcę mówić, żeby świat oczekuje rozwiązania, ale pokojowego. No myślę, że niestety w okresie Ramadanu, czyli między tym 27 maja a 25 czerwca w tym roku, możemy się spodziewać bardziej nasilonych ataków. Tak to niestety wygląda, co roku Ramadan wpływa na muzułmanów w taki sposób, stają się bardziej agresywni. No popatrz, no z drugiej strony to jakby Wielki Post nasz, prawda? To my mówimy o wyciszeniu, o zmianie myślenia, o tym, żeby swoje ciało, prawda, też tutaj pościć i tak dalej, przygotować się duchowo, oczyścić, a tutaj mnie jako jest, no, na, zachęta do tego, żeby się zbroić. Tak, to jest sytuacja odwrotna. Nowy Testament, jak ludzie nic nie wiedzą, to tak sobie mówią, Stary Testament, Nowy Testament. Ksiądz też nic nie wie i często mówi, Stary Testament, Nowy Testament, ale u Świadków Jehowy właśnie zważają na to, żeby tak nie mówić. Mówić pisma hebrajskie i pisma greckie, i wtedy to jest do rzeczy. Bo w pismach hebrajskich są proroctwa takie, które się jeszcze nie sprawdziły, przecież to nie można mówić, że to jest coś starego. Albo w pismach greckich nic nie można mówić, Nowy Testament, że to jest coś nowego, bo tam są opisane rzeczy też stare. Był naszym gościem. No, a Jezus mówi, że tak jak przed potopem jedli, pili, że niedzi się za mąż wydawali, do czasu, gdy Noe wszedł do Ark. I potem nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie. Czyli śpiewać każdy Jezus może, powoływał się na stare w nowym, Jezus Chrystus. A w starym są nowe, także tu nie ma czegoś takiego. Tak jak adwentyści na przykład podzielili na zakon moralny i zakon ceremonialny. Nie ma czegoś takiego. Jak ja pojechałam gdzieś na wioskę do takiej adwentystki, to ja się tak obkułam, że okazało się, że to baba zajmuje jakaś zwykła. Pewną niebezpieczną, moim zdaniem, tendencję, jaką jest marginalizowanie kultury. W prezentacji projektów nowej ustawy, która miała miejsce kilka miesięcy temu, pojawiły się dwa kluczowe hasła, mówiąc współczesnym językiem, dwa hasztagi. Jeden hashtag, czy jedno hasło, to plan Morawieckiego, a drugie strategia Gowina. Zabrakło mi wśród tych haseł nazwiska trzeciego wicepremiera i hasła misja Glińskiego. Sprawa polityki kulturalnej państwa jest niezmiernie istotna. W moim odczuciu misja obecnego Ministerstwa Kultury jest realizowana obecnie w sposób niezwykle znaczący. I to tego spektakularnym nie wiedzą, i niewątpliwie historycznym wydarzeniem ja pozostanie pozyskanie dla potrzeb na własność naszego narodu bezcennych dzieł kolekcji Czartoryskich. Ale są także inne sukcesy, mniej lub bardziej spektakularne, związane choćby z katalogowaniem nowych pomników historii, śladów polskiego dziedzictwa kulturowego. Zarazem, jak wiemy doskonale, ministerstwo musi zmagać się z wydarzeniami, które odbierają kulturze jej sens, odbierają jej godność.
wprowadzają, przepraszam za określenie, do wymiaru klan. Podczas gdy ktoś tam dukał, wiesz, szam, na te trójcyle, to osławione, kryminalne wręcz występki, no, twórców i odtwórców, choćby takiej, przepraszam, nie lubili, dlatego, bo nic nie umieli. W tej chwili na scenę bitwy o kulturę popularną wkroczyli upolitycznieni aktorzy i piosenkarze, a z drugiej strony politycy, próbujący swoich zdolności aktorskich. Pewien aktor tak zwanego młodego pokolenia bił jakiś czas w sposób niewybredny na gali rozdania polskich orłów z, cytuję, gorszego sortu Polaków, Wałęsy, opony, Tupolewa. Tymi dowcipami, w cudzysłowie, część widowni rozśmieszył, część natomiast bulwersowała. Problemem było to i jest to, że tego typu dowcipy nie są kwestią dobrego czy złego smaku, ale są wyrazem cynizmu wobec ludzkich tragedii. Z drugiej strony politycy tak zwanej opozycji totalnej przekonują nas, że nawet na trumnach można, a ich zdaniem wręcz należy, grać o tron. Talentów aktorskich muszę pozazdrościć specjalistom od tej bulwersującej maskarady prezydent miasta Opola. Kilka tygodni przed planowanym festiwalem, na polecenie władz miasta, właściciel amfiteatru, w którym miał się odbyć festiwal, nie wpuścił na jego teren ekip technicznych Telewizji Polskiej, które miały rozpocząć budowę estrad pod imprezę planowaną na 9 czerwca. Najpierw nastąpiła blokada działań, a potem wyjaśnienie udzielone ustami rzeczniczki prezydenta miasta Opola. Powodem tej sytuacji, jak powiedziano, jest niewywiązywanie się telewizji z zapisów umowy. Niemożność zrealizowania niniejszej umowy wynika choćby z faktu, że z udziału w 54. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej wycofała się Maryla Rodowicz. A do zorganizowania jej złotego jubileuszu w umowie zobowiązuje się telewizja. Publiczne wycofanie się wielu artystów z udziału w festiwalowych koncertach obniżyłoby znacząco rangę festiwalu. Podtrzymuję jednocześnie, oświadczył prezydent miasta Opola, chęć współpracy z Telewizją Polską przy przygotowaniach do 54. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w nowym terminie i na nowych zasadach. Przyznam się, proszę Państwa, że w moim odczuciu ten komunikat jest absolutnie genialny i zdecydowanie bardziej zabawny od gali polskich orłów i dowcipów serwowanych na tejże gali. Tym razem na scenie pojawił się nowy aktor, zarazem polityk, który domaga się od telewizji, by ta przymusiła artystkę do celebrowania przez nią jubileuszu. Tym samym, zauważmy, prezydent miasta odmawia artystce i artystom samodzielnego decydowania o swoich występach. Odbiera im prawo decyzji i wolności, natomiast przymusza organ państwowy do egzekwowania umów i roszczeń. Miłosiernie jednocześnie proponuje chęć współpracy na nowych zasadach. Nie określa jednak tych zasad. I tutaj rodzi się pytanie, czy nie prościej napisać zgadzam się na współpracę na nowych warunkach, to znaczy, o ile sam zaśpiewa. Wszak śpiewać każdy może. Być może, może. Ale czy musi? Był to felieton Myśląc Ojczyzna, mówił do nas ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Daj Pani co dzień promyk słońca i pozwól śpiewać nową pieśń. Ach, nie jest przecież moją winą, że kocham życie aż do łez. Bo kochać życie nie jest grzechem, nie jest zdradą twoich praw. Takich tych piosenek żydowskich, to nie, to nie, to nie. Trochę szczęście. To nie, to nie, to nie. I obym zdrowy był, to sprawdź.
Tutaj taka piosenka, je tak przerywam, ale to uczyń mnie żebrakiem, czy nie uczyń mnie żebrakiem, ale po co takie piosenki, po co takie słowa i komu to potrzebne jest? No, ale jak ludzie są mało wrażliwi i Biblii nie znają, no, gdyby czytali Biblię, znali, to by w mig się zorientowali, że niepotrzebne są bzdury ludziom. No jednak w te różańce ludzie wierzą, w te różne bzdury klepią, trepią, żeby je jeszcze wytrzepać na dodatek. Że to już jest kupa, proszę państwa, śmiechu. Może że radio zostawiły po sobie potomstwo i żyją do teraz. Tego nie wiemy. Tak samo wiele kobiet może spotykać się. Myślę, to jest jeszcze program z wczorajszego dnia, bo to święto czy matki było, proszę państwa. I to program radia też i Maria, i nasze warto, też komentarze, i jeszcze innych ludzi. Komentarze na przełomie dni. 20, proszę państwa. 6 i 27, no bo mamie, ten 27. Ona urodziła i zobaczmy, jak wielkie owoce przyniósł ten człowiek na życie. Też gdzieś słyszałem kiedyś o tym, jak pewna kobieta miała objawienie. Nie pamiętam, nie wiem kto dokładnie, ale zapytana, dlaczego cały czas właśnie jest rak na nieźle, dlaczego nie ma jeszcze leka na raka. I Pan Bóg powiedział, że już zsyłał ludzi na ziemię, dawał życie ludziom, którzy mieli przynieść właśnie to odkrycie właśnie lekarstwa na raka, na wiele innych chorób, ale zostały one abortowane. Bardzo ciekawa też perspektywa, tak jak się na to spojrzy. Ale powiedziałeś, Alan, też o tym, że jeżeli cokolwiek chce się osiągnąć i jakieś efekty, że trzeba najpierw właśnie zawierzyć Matce Bożej, zawierzyć Panu Bogu przez ręce Matki Bożej, no to tutaj najlepszy mi teraz czas, żeby powiedzieć o czuwaniu Ruchu Czystych Serc, które mamy właśnie na Jasnej Górze w ostatnią sobotę czerwca. Zaczynamy o 15:00 koronką i mszą w Bazylice. No jest to czuwanie szczególne w roku setnej rocznicy objawień fatimskich i trzechsetlecia koronacji obrazu jasnogórskiego Matki Bożej, więc taki rok naprawdę pełen różnych ważnych rocznic i będziemy w czasie tego czuwania zawierzać siebie niepokalanemu sercu Matki Bożej, więc wszystkich zapraszamy, bo właśnie jeżeli cokolwiek chcemy w życiu, żeby dobre owoce przynosiło, to właśnie trzeba to zawierzyć, więc zapraszamy bardzo chętnie. Będzie dużo modlitwy i różne konferencje, spotkania, no i będzie też wspólnota świadectwa, więc to taki też szczególny czas i myślę, że dzisiaj właśnie w Dzień Matki to tak warto też o tym pomyśleć. A jeszcze pojawiły się SMS-y, więc bardzo proszę o przeczytanie SMS-ów. Słuchacz nas pyta, czy w jego miejscowości, czyli Kolbuszowa, Sokołów, Małopolski, są spotkania Ruchu Czystych Serc. To możemy odesłać na stronę www.rcs.org.pl i tam są informacje. Także tymi żebrakami to są wszyscy, bo oni jeszcze myślą, że przez jak Facebooka, to w systemie komunistycznym, że wyżebrzą z tego systemu komunistycznego ile się da, to już jest niemożliwe, bo to wszystko prywatne wchodzi, ludzie nic nie dają, nie chcą. Także to jest coś okropnego. Tak, a właśnie jeszcze rekolekcje letnie są ostatnie miejsca. Pierwszy i drugi weekend. Pierwszy i drugi tydzień sierpnia to są dwa turnusy, jeden turnus, potem drugi, każdy po tydzień. Na stronie RCS-u też można znaleźć te terminy, wszystkie zapisać się. Kto by chciał, to zapraszamy. Nasza wspólnota jest bardzo otwarta, żeby się przekonać, jak to właśnie jest z tym, z tą formacją, czystość serca i Pan Bóg. To wszystko, jak ktoś chce, to może tam najlepiej poznać. Nasz słuchacz z Kolbuszowa może również odwiedzić Rzeszów. Rzeszów jest blisko twojej miejscowości i tam są spotkania Ruchu Czystych Serc w parafii Chrystusa Króla. Dobrze, bardzo dziękuję. A teraz jeszcze bym chciała zaprosić na piosenkę o tytule Mama. Śpiewają dzieci z brodą. Ojczyźnie, że ten kraj, prawda, czy
o, trzeba uciekać z tego kraju, bo tu się nie da żyć. A czy na przykład jak matka jakiś błąd popełni, to tak o niej mówimy, ta matka mnie skrzywdziła, no bywa tak, że tak mówią osoby, ale jakby, no, że jest jakaś wielka krzywda i no, wiadomo, że mogą różne rzeczy jakoś tam nie pasować, czy jakieś, odczuwa się jakieś trudności życia w Polsce, ale jednak mimo wszystko się walczy o tą właśnie miłość i zdąży się też do ideału, to znaczy ja robię wszystko to, żeby móc poprawić tą sytuację, nie opuszczam w potrzebie, nie opuszczam w potrzebie, tylko jak widzę, to jest z troską na to patrzę. Tak, ale jak też... Jan Paweł II, który właśnie te słowa, tak, które zacytowałaś, tak, on powiedział z wielką troską też, tak, to było wykrzyczane właśnie z troską w trudnych czasach. Prawda, kiedy się losy naszej ojczyzny ważyły i on nie był obojętny wobec tego. Tak, to jest też ta przestrzeń duchowa przecież, którą tak, mówiliśmy właśnie o tym macierzyństwie duchowym jako rodzice i też nie jako rodzice, ale też jesteśmy obligowani, zobowiązani o walkę o te dusze wszystkie naszych braci i sióstr, którzy gdzieś może nie doświadczyli tej Bożej miłości albo ciągle gdzieś upadają i ciężko jest im. I też jesteśmy zobowiązani właśnie przed Bogiem no troszyć o te dusze i starać się uratować jak najwięcej dusz, a szczególnie właśnie modlić się za naszą ojczyznę, za wszystkich rządzących, za tych, którzy podejmują ważne decyzje w naszym państwie, w naszym mieście. Więc myślę, że to też jest taka dojrzałość chrześcijańska po prostu, że chcemy dobrze myśleć i dobrze mówić, ale też właśnie wspierać tych, którzy są naokoło nas. Mhm. Właśnie tak, to, że perspektywa ojczyzny jako matki stawia nas też w relacjach braci i sióstr, tak, braterskich między nami. I ja właśnie też rodzice jakoś przekazali mi tą właśnie taką miłość patriotyczną i całą tą spuściznę osób, które walczyły o naszą Polskę. Naszą, czyli nie tylko moją Polskę i Polskę tam kogoś, tylko naszą, czyli właśnie ta wspólnota. Ja jakoś bardzo to odczuwam właśnie, że wszyscy Polacy to jedna rodzina, tak mi się skojarzą, ale właśnie, że wszyscy, niezależnie od tego, czy jestem u siebie w mieście, czy jadę do innego miasta, to nie jest to inne miasto, inni ludzie, obcy mi jakoś, nawet jak ich nie znam, to po pierwsze co to widzę, że to są też Polacy, to są też ludzie, z którymi mam bardzo wiele wspólnego, wobec których pierwsza reakcja jest jakby otwarcia, tak? To znaczy jakiejś takiej życzliwości. Nawet jak nie znam osoby, to jakoś można życzliwie o tej osobie mówić i mi się wydaje, że to jest bardzo takie to właśnie powracanie, odnawianie tej miłości do ojczyzny i myślenie o ojczyźnie jako matce i jako braci, jak o braciach, o ludziach, którzy żyją wokół nas też w Polsce, jest bardzo potrzebne na dzisiejsze czasy, prawda? Że takie, jak się mówi teraz o różnych tam podziałach, a właśnie jest to ta jedność, wspólnota Polski, która w różnych czasach historycznych, jakichś zawieruch, no, zdawała egzamin naprawdę, to tak, no i mamy do czego sięgać, prawda? Mamy bogatą historię, mamy z czego czerpać przykład, więc no, nie musimy tutaj jakichś otwartych drzwi, wyważać drzwi, które tak naprawdę są otwarte. No i ta właśnie duchowa królowa matka Polski, Maryja, no teraz też ta koronacja, rocznica koronacji, no też jest wyjątkowym. Wystarczy, nie wiem, włączyć telewizję Trwam, zobaczyć ile osób się gromadzi na apelu jasnogórskim każdego dnia. I że też ta miłość macierzyńska Matki Bożej Jasnogórskiej przyciąga też osoby z zagranicy. Ile osób przyjeżdża i mówi właśnie, że to jest atmosfera niezwykła. Domu, atmosfera domu. Tak, atmosfera domu, że oni przyjeżdżają, chcą tu być, że to jest wyjątkowe miejsce, że nie czują się obco, tylko nie przyjeżdżają z wizytą jak turyści z zewnątrz, tylko oni się przyjeżdżają modlić, że tutaj znajdują też coś dla siebie, tą miłość matczyną, która promieniuje. Słuchajcie, może byśmy tak teraz
Już się czas audycji zbliża do końca. Jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, bo mówiłaś o tych podziałach, prawda? Warto też tu wspomnieć na temat bardzo powszechnych podziałów, jakie panują ze względu na poglądy polityczne. Teraz jest bardzo podzielony jest nasz naród. Ludzie są podzieleni, ponieważ wystarczy, że ktoś powie, że powiedzmy, nie wiem, jest tam z jakimś Zakodem, za PO, czy za Nowoczesną, czy za PiS-em. I często ludzie w ogóle zupełnie się od siebie odwracają, zapominając o tym, że no, jesteśmy Polakami razem właśnie, że to nie jest aż tak istotne, że to nie przyniesie żadnej korzyści, jeżeli będziemy kogoś, będziemy na kogoś nie mili, czy będziemy się od niego odwracać tylko ze względu na jego poglądy polityczne. Możemy się z nimi nie zgadzać, prawda, ponieważ ja sam osobiście wierzę, że wiele liberalnych mediów promuje złe antywartości, aczkolwiek na pewno zła nie pokonuje się złem i nieuprzejmością. Zawsze warto się modlić za tych ludzi i okazywać miłość, bo właśnie miłością potrafimy znacznie więcej zmienić po prostu tych ludzi, których uważamy za, na przykład, że źle myślą, no to miłością zdziałamy najwięcej. Tak jak Jan Paweł II miłością zmieniał oblicze Polski. Tak, i z komunistycznego kraju tak. Jako tako w miarę się uwalniamy. No ja bym jeszcze chciała tutaj, bo tak zeszliśmy na takie tematy patriotyczne bardzo ważne, ale jeszcze jednak na koniec, żeby wybrzmiało tak bardziej w kontekście macierzyństwa, w kontekście też świętości. Jaka jest rola matki? Każdy z nas jest powołany do świętości i zobaczmy, że jak wiele świętych w ich życiu właśnie dominujące istotną rolę miała właśnie matka. Warto tu przypomnieć chociażby postać świętego Augustyna, gdzie jego matka, no ile lat ona się modliła, tak, o nawrócenie swojego syna i można powiedzieć, że to jej macierzyństwo no jakoś się tak wypełniło właśnie, że jej rola, troska trwała aż do skutku, tak, że ona nie poddała się, że jej, że po prostu wytrwale pukała do nieba, żeby ten jej syn się nawrócił i jak wielkie potem to nawrócenie było. Czy chociażby matka ojca Kolbego, on też zachował się wspaniały, wzruszający list ojca Kolbego z Oświęcimia, gdzie on pisze do swojej matki, żeby się za niego nie martwiła. No to też są przykłady tego, że świętość nie bierze się też znikąd, tak? Że to wychowanie matczyne ma dominującą rolę. Więc myślę, że możemy zakończyć życzeniami dla wszystkich mam. Pierwsze z podziękowaniem za to, że jesteśmy tutaj, że nam dały życie, ale że też przekazały wiarę i że no, są takim fundamentem tego są naszego rozwoju. Tak, są wzorem dla nas świętości, że wszystko to, co już osiągnęliśmy, możemy się rozwijać i nawet to, że tutaj jesteśmy w radio, to no, w dużej mierze im zawdzięczamy, więc mi się wydaje, że właśnie tak, że możemy też obiecać modlitwę naszą. Obiecujemy wam, mamy tak. Naszą modlitwę i pozdrawiamy wszystkie mamy. Zanurzamy w tej modlitwie teraz. Tak, zanurzamy wszystkiego teraz. Najlepszego, mamo. Wszystkiego najlepszego.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Kończy się kolejny dzień naszego życia. Dzień szczególny, kiedy pamiętamy, wspominamy nasze ziemskie matki, dziękując za dar ich życia, dziękując za każdy gest miłości, za każde słowo, którym nas podtrzymywały, podnosiły i dalej to czynią. Chcemy też może przeprosić za to, że nie zawsze byliśmy dobrymi dziećmi dla naszych ziemskich mam, ale też dla Boga, który nas stworzył. Przeprosić za każdy grzech, którym prosiliśmy Boga, drugiego człowieka, którym godziliśmy również w naszą ludzką, człowieczą godność. Chcemy przeprosić za to wszystko, co było złe, co było przeciwne miłości Pana Boga i oczywiście poprosić o miłosierdzie, o to, by dalej łaska Pana Boga towarzyszyła nam. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się wstawiać za Twoim ludem, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Jezus, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych. Jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością, daj niech moc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą. Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą. Ciało niechaj we śnie znajdzie, odpoczynek i wytchnienie, dusza wolna od znużenia, niech przy Tobie wiernie czuwa. Jezu, zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie Ojcu i Duchowi niechaj będzie wieczna chwała. Amen. Alleluja. Alleluja, alleluja. Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy. Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa. Nagłoń ucha na moje wołanie. Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani. Zaliczono mnie do grona idących do grobu. Stałem się jak mąż pozbawiony siły. Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach. O których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki. Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść. Twój gniew nie przygniata. Spiętrzyły się nade mną jego fale. Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazę. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia. Moje oczy słabną w nieszczęściu. Każdego dnia wołam do Ciebie, Panie. Ręce do Ciebie wyciągam. Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie? Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady? Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia? A ja wołam do Ciebie, Panie, niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa. Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną? Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem. Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby. Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i Tobie mnie w jednym momencie. Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, tylko ciemności mieszkają ze mną. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie, nasz Boże.
ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego, alleluja, alleluja. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego, alleluja, alleluja. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny. Alleluja, alleluja. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego, alleluja, alleluja. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju, alleluja. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Królowo nieba, wesel się, alleluja, bo ten, któregoś nosiła, alleluja, zmartwychwstał, powiedział, alleluja, błagaj za nami Boga, alleluja. Oczywiście ta modlitwa, tak jak zwykle każdego wieczoru, kiedy kończymy czas wzrastania, obejmuje wszystkich, którzy o tę modlitwę proszą, w sposób szczególny naszych słuchaczy, a dzisiaj w sposób szczególny nasze mamy. Dlatego tę modlitwę zanieśliśmy, ale no nie może zabraknąć również takich bardzo konkretnych pozdrowień. Mamy jeszcze kilka minut, więc oddaję głos naszym gościom, by pozdrawiali. Marysia, ja chciałam pozdrowić serdecznie moją mamę i jej życzyć wszystkiego dobrego, wielu łask Bożych i wielu radości jeszcze z nas, z dzieci i z wnuków. Chciałam też pozdrowić moją mamę chrzestną, Krystynę, i moje mamy duchowe, które spotykałam na przestrzeni moich lat, i ciocie, i siostry zakonne, i panie wychowawczynie w szkole, i nauczycielki. Wszystkie te kobiety są niezwykle ważne w moim życiu i mnie ukształtowały, i bardzo, bardzo wiele im zawdzięczam i bardzo je kocham. Przemek, chciałem pozdrowić moje dwie mamy, Annę i Grażynę, dziękując za waszą obecność. Bardzo, bardzo się cieszę, że was mam w różnych chwilach, w chwilach trudnych, w chwilach radosnych. Tak jak wy jesteście dla mnie, tak samo ja będę dla was. Chciałem również pozdrowić mojego brata Mirka, który wytrwale słuchał audycji, który przynosi mi wiele radości, budując odpowiedzialnie swoje życie, idąc w dobrą stronę. Także bardzo się cieszę. Dziękuję. Ewa, ja chciałam złożyć serdeczne życzenia moim mamom, Hani i Marii, i podziękować za cały cud właśnie macierzyństwa i też jeszcze raz ten cud, ponieważ ja z mamą Hanią, moją teściową kochaną, mieszkam, więc za to codzienność, za te troski i za obecność. I serdecznie właśnie pozdrowić i też pozdrawiam moją mamę chrzestną Joasię, cici Joasię, i właśnie wszystkie te mamy duchowe, obecną mamę Justynę duchową moją, i wszystkie te kobiety, które stanęły na mojej drodze i też są tym wzorem takim, na którym mogę, z którego mogę czerpać te wszystkie przyjaźnie. I chcę pozdrowić moją całą rodzinę, mojego męża i dwójkę moich ukochanych dzieci i wszystkich naszych przyjaciół, którzy też nas słuchają. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Małgosia, ja chciałam pozdrowić oczywiście mamę najukochańszą. Chciałam też pozdrowić mamę chrzestną i też mamy duchowe, które
miałam i mam w życiu, ale także tatę chciałam pozdrowić i rodzeństwo i wszystkie moje koleżanki, które są już mamami, i chciałam też pozdrowić redakcję, miłujcie się wszystkich recesiaków, którzy nas słuchają, i wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie pozdrawiam was. Iwona. A więc ja chciałabym na wstępie pozdrowić moją czcigodną rodzicielkę Ewę i złożyć też jej najserdeczniejsze życzenia wszelkiego błogosławieństwa Bożego. Też pozdrawiam tatę, żeby mu nie było smutno. Moich wszystkich przyjaciół. Dziękuję. Alan, ja pragnę przede wszystkim właśnie pozdrowić mamę Hanny. I podziękować za cały trud, jaki włożyła w wychowanie nas i za każde wyrzeczenie, za każdą sekundę, jaką poświęciła, żeby być przy nas, za zrezygnowanie z pracy, żeby mieć więcej czasu dla nas, za znoszenie nas, za każdy uśmiech i za to, że po prostu jesteś mamą. Ja także pragnę pozdrowić mojego brata Damiana, życzyć mu wszystkiego, czego Pan Bóg dla niego życzy, abyś był Damian szczęśliwy. Pragnę także pozdrowić Lecha, mojego przyjaciela, który zawsze ma dla mnie dobre słowo i jest dla mnie wsparciem, no, żeby wiodło ci się tak, jak Maryja dla ciebie pragnie, której się powierzyłeś. I także pragnę pozdrowić moją mamę chrzestną, ciocię Basię, i także życzyć wszystkiego Bożego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję ja za udział wasz w tej audycji naszej dzisiejszej. No i mam nadzieję, że spotkamy się już niebawem. W czerwcu się chyba nie widzimy, z tego co wiem, ale RCS można spotkać na Jasnej Górze, o czym była mowa. Zapraszamy. No ale w sierpniu przyjedziemy chyba do Grudka. Zapraszamy. Zaproszenie też, jest audycja, przyjęte. Tak. Teren piękny, więc i tematy jak zawsze też bardzo ważne, aktualne, podejmowane. Więc czujemy się tam dobrze, więc myślę, że przyjedziemy. Nic nie stanie na przeszkodzie. Bardzo dziękuję wam. Dziękuję wszystkim, którzy tego wieczoru do nas pisali, SMS-owali. Dziękuję serdecznie za wszystko, za każdą aktywność. Oczywiście zapraszamy, zachęcamy za tydzień. Czas wzrastania Westerplatte Młodych Spół Lednickich. Dzień przed spotkaniem młodych Lednica 2000. Na zachętę pieśń, którą będziemy śpiewać, i ci kochaj, hymn tegorocznej Lednicy, już za moment wybrzmi na antenie naszego radia, a później ostatnie wydanie tego dnia wiadomości. Idź i kochaj, idź i... Otwartych drzwi do Unii i Sojuszu, powiedział prezydent Polski Andrzej Duda w Bratysławie. Podczas swojego wystąpienia na forum Globsek poinformował też, że zdecydował się uczynić inicjatywę Trójmorza jednym z priorytetów swojej prezydentury. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego podkreślił, że jej charakter nie jest tyle polityczny, co infrastrukturalny i gospodarczy. W Taorminie na Sycylii trwa 43. szczyt przywódców krajów G7. Uczestnicy szczytu podpisali wspólną deklarację w sprawie zwalczania terroryzmu. Wyrazili w niej solidarność z Wielką Brytanią po niedawnym zamachu w Manchesterze. Szczyt zakończy się w sobotę. To już czwarte forum polityczno-ekonomiczne szefów państw i rządów bez udziału Rosji. Kraj ten, który uczestniczył w formule G8, został w niej zawieszony w 2014 roku po rosyjskiej aneksji Krymu. Grupa G7 zrzesza Francję, Japonię, Kanadę, Niemcy, Unię Europejską, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Włochy. Ubiegłoroczny szczyt NATO odbył się w Japonii.
Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powołał 9-osobową Radę Społeczną przy Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji. W skład Rady weszli przedstawiciele organizacji społecznych, którzy od lat wspierali konkretne osoby, ofiary dzikiej reprywatyzacji. Zadaniem Rady będzie opiniowanie wszystkich decyzji Komisji Weryfikacyjnej. Komisja rozpocznie pracę w najbliższy poniedziałek. Na jej czele stanął wiceminister sprawiedliwości Patryk... Tak, Patryk Jaki, proszę Państwa. Jaki? No jakiś. Patryk Jaki. Jaki? Jakiś, że za chwilę mowy bezinteresowny i nieodwołalny. Jeżeli któregoś z tych elementów brakuje, jeżeli i gubić go, zagubiona, zapomniana symetria w sposobie przeżywania spowiedzi świętej. Pan Bóg dozwala czasem, żeby... Tak, podozwala, żeby ta strzała spadła nam na głowę. Dlaczego? Dlatego, żebyśmy poznali, co się kryje na głębinach naszych serc. Tak jak wrzody na skórze, one pokazują, że co, nie, że coś złego dzieje się tylko na powierzchni, ale że wewnątrz coś jest w nas zatrutego, że tam jest jakaś... zatruty, a to, co widać na zewnątrz, to jest tylko przejaw tego, co jest wewnątrz, co jest gdzieś tam